Gotowy? Wydaje mi się, że tak. Oj, chyba okulary komuś spadły. Ale bolało, nie? Jeszcze tym szkłem po tej ziemi, tam gdzie jest piasek, jeszcze prawie bym przydepnął człowieku załamka. Edyta VS trzech facetów, a ostatnio wygrał Paweł. Edyta zdobyła 0 punktów i znowu kradnę intro i znowu będę złodziejem. A jak? A co tam? Zapraszam. Krysznie, dajesz intro. Kochani, ostatnio wybrałam wzorek Pawła, tak, to prawda, co powiedział Przemek i był to ten wzorek dokładnie tutaj, tu go włożyłam, bo mi się poprzedni gdzieś zgubił, a już nie chciałam przechodzić na tę drugą tutaj stronę, więc stwierdziłam, a dobra, nie znalazłam jeszcze tego wzorku, to go wcisnęłam tam w to puste miejsce. Co tym razem, kochani, co tym razem? Czekaj, bo tematyka w tym tygodniu... No, są święta, Przemku, więc no, musiałoby być dość tak świątecznie. No to tak ja już wiem, co będzie. Odgrzewany kotlet, nic Dlaczego? Nowego, nudy, nie oglądam odcinka tego. Dlaczego odgrzewany kotlet? Daj mi spokój, Przemek, ja tam lubię świąteczne zdobienia, bardzo. A ja nie mówię o tym w ogóle, Edyta. Zobaczysz, jakie zdobienia wybraliśmy, jaka była tematyka, więc zrozumiesz, o co chodzi. No dobra, przed. I zaczynamy od pierwszego. Numer jeden to... O, zdobienie, które też jest w moim kursie, ono jest dość trudne, nie wiem, czy mi się chce tak... Nie wiem, czy mi się chce. Jest fajne, ale to jest takie... To jest trudne? Santos Studio. Czekaj, to... Możesz się przesunąć troszkę, ja może nie pomyliłem odcinki, przepraszam. Tak? Czekaj, na pewno wyszłeś dobrze? Dobra, to leć dalej, zobaczymy, co jest dalej, czy ja się pomyliłem, czy nie. O, jakie słodkie, o kurde, pomyliłem się ładne. Totalnie, przepraszam. Wetek Niki. Piękne. Nicolette Wetek. Piękne zdobienia, bardzo takie, wiecie, to już są takie zaawansowane zdobienia. Tutaj no trochę trwa namalowanie czegoś takiego i jest to czasochłonne, takie pracochłonne. Ale nie wiem, jaką sobie daliście, koledzy moi, ramę, że co macie wybierać, ale to jest zupełnie... Po prostu już wiem, jaki jest temat. Zdobienia świąteczne. Aha, no. No, bardzo ładne miski. Bardzo miski. Ładne, tylko ja też nie wiem, czy mi się chce malować. Nie chcę cię malować. Pokaż, no, trzecie zdobienie. O, tutaj też jest ładnie. I to jest chyba, czekaj, co było na pierwszym? Wbrew pozorom to jest najłatwiejsze zdobienie. Jest fajne, estetyczne, takie sympatyczne... Bardzo proste. I kurde, nie wiem, które mam wybrać teraz. To masz 10 sekund. Uga, czeka, 10! Czeka, 9. Uga, czeka, 4. Uga, czeka, 3. Uga, czeka, 2. Ale mogę wybrać albo to, albo to, tak? Uga, czeka, 0. Uga, czeka, czas wyboru. Świąteczne! Te zdobienia, czy to zdobienie? Te dwa, bo nie wiem, czy to wybiorę, czy tamto. No dobra. Są Ale dwa. Ale teraz nie masz tytułu, że dziś malujesz co? No nie wiem. Zdobienia świąteczne! Dziś maluję. Nie ukrywam. Czego? Poszłam po najcieńszej linii oporu i wziąłam najłatwiejsze zdobienie. Chociaż nie powiem, była próba namalowania miśka, ale mówię, dzisiaj nie jest dzień na miśki dla mnie. Człowieku, przyszło DJ i Osmo dwójka, będzie nowe vlogi, więc to już jest w innym świecie. Cicho! Jeszcze nawet nie odpakowałam. W każdym razie tak wygląda no, mój wzorek i... W sumie chyba nic nie zmieniłam, tylko troszeczkę cieńsze linie zrobiłam białym paint żelem i użyłam tutaj czarnego paint żelu, który nie ma lepkiej warstwy, już się od razu widzicie, na tak
połyskliwie utwardza i jest z zewnątrz. Wszystko jest z zewnątrz oprócz czerwonej linii. Czerwona linia została zatopowana, a czarny został przeze mnie namalowany. Na topie już on się spokojnie będzie bardzo ładnie trzymał. I później na to, jak już utwardziłam, namalowałam białym topem. Śnieżynkę posypałam. No, najzwyklejszą w świecie syrenką utwardziłam i mamy taki a la Sugar Effect. No i oczywiście malutka cyrkonia na środek. Fajne, estetyczne zdobienie, zaraz zobaczymy. Chodź, zobaczymy, Przemku, na twoim paznokciu. Nosiłbyś? Ja bym nawet nosiła. Co ty mnie tak ostatnio masz za testera? No bo masz, przestałem, wiesz, malować, bo zajmuję się longlernem, to teraz będziesz robić za modelkę. Będę robić za modelkę, to im pasuje. Chodź. No ładnie to wygląda na paznokciu. Kurczę, męskim. Jest to zdobienie takie rasowe, takie... Nie? Patrzcie, nawet Przemkowi pasuje. Nawet... Ale bo ty to zrobisz takie zawsze cienkie, ja tego takiego cienkiego nie umiem, ja cię nie lubię. Bo, Przemku, ja użyłam tego zupgrade'owanego linera 9, wiesz? Aha. Do takich ultra cienkich linii, żeby długo ją pociągnąć, no to on jest troszeczkę lepszy. Dobra, teraz czas zgadywać, kto jakie zdobienie wybrał. Dobra, pierwsze zdobienie kto wybrał? Albo trzecie, albo drugie, kto? Pierwsze zdobienie wybrał Paweł, drugie wybrał tak? Przemek. Trzecie, to no wypadałoby, że ananas wybrał trzecie. Kresztyn. Dobra, ananas, człowiek strzałka, człowiek poeta. Myślisz, że zgadniesz? Nie. Ostatnio miałaś zero. Ty sobie no. Ci idziesz, trochę jestem zawiedziony. Ale Przemek, co zamknij ci mam, oczy, moja droga. Co ci mam powiedzieć, Przemek? No ja nie wiem, ja nie mam żadnego takiego pomysłu, jak to zacząć zgadywać, nie? Zamknij oczy, zamknij oczy, jeszcze zamknij nie patrzę oczy, nawet. Zamknij oczy. Nic widzi, nie już patrzę, widzi, kiedy ta zgadła. Patrzę. Czekaj, bo tam piszesz, to nawet na ciebie nie mogę popatrzeć. Mogę już, czy nie? Jeszcze nie, Edyta. Widzi, już wie. Widzi, ile, już wie. Ile widzisz, czasu widzi, jeszcze? I u ciebie widzi, i u mnie już widzi. O ty chamie. Dobra. Ha! Jakbym namalowała, to miała podwójny. Teraz żałuję w sumie. Teraz żałuję. Jeden punkt na twoim koncie, Edyta. Wiem, że na live rozwijam się z Kulo, też to było malowane. I już tam też na tym live uczestniczyłam i już współczułam widzom, którzy malowali, bo to jest, no, wydaje się łatwe, ale nie jest łatwe do zrobienia. Czy na twoje konto zawita kolejny punkcik, czy nie? Pokaż. Din, 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 din. Tak! Tak czy nie? Tak! Tak? No tak! Czyli dwa punkty zawitały? Tak! I jeszcze jeden bonusowy za wszystkich trzech? I jeszcze jeden za zgadniętego i namalowanego? Czyli razem pięć? Czy nie? Aha, no bo tak, zgadłam i go namalowałam. Krystka zgadłaś, namalowałaś? Tak. Pięć punktów, komplet. A czekaj, jak kto wygrał w ogóle? Nie, jak wierzę. Czy ktoś? Kryszczyn wygrał. Ej, nie! Nie, czekaj. A tak, dobrze, Kryszczyn wygrał, tak. Smutkiem i żalem zaznaczam Krystiana. Wygrałam! Choć gratuluję. Jasne, co się zostało, a byłam taka zrezygnowana, taka zmęczona. Czwarty mówiłam, odcinek Boże. W plecy. Ale czadowo! To mi się podoba. A ja bym dostanę jakąś nagrodę, że zgadłam? Krzesło zepsute, odcinek w plecy. Dostanę nagrodę? No tak, wyprzytulam cię wieczorem. Może być. Dobra, to pa, widzu, do następnego odcinka. Ciao! Kryszczyn, punktacja proszę! No i tym miłym akcentem wracam spokojnie z uśmiechem na twarzy zajadać mandarynki, a wy posłuchajcie naszego poety i odbierzcie swój prezent. Dzisiaj lekko nietypowa lokalizacja, ale standardowo kącik młodego poety musi być, więc moja droga, przejdźmy do recytacji. Mamy święta. Każda buzia uśmiechnięta. Krystka to pewnie od uśmiechu wręcz pęka, bo święta zaczyna od zwycięstwa. Wiem, słaby ten wierszyk, widzu kochany. Mam nadzieję, że chociaż z odcinka będziesz ukontentowany. Bo Edyta piękne zdobienie zmalowała i myślę, że wielu osobom tym szczęście dała. Na koniec mam dla ciebie serdeczne życzenia. Zdrowia, szczęścia, powodzenia. No i bym zapomniał, mam też zaproszenie. Wpadaj w poniedziałek i we wtorek na specjalne zgromadzenia, gdzie będą ambitne stylistki, nie żadne jelenie. Masna wiedza będzie bezpłatnie przekazana i myślę, że każda z was będzie uradowana. Zdrowych, wesołych świąt jeszcze raz i do zobaczenia w poniedziałek i wtorek na bezpłatnej retransmisji lekcji. Widzimy się od godziny 19:00.